specjalny poetry czeskiego. Na podstawie swojej obecności stwierdzam, że na sesji uczestniczy 23 radnych. W związku z czym podejmowane w dzisiejszym uchwały będą prawomocne. Witam radnych, witam zarząd powiatu ze starostą Krzysztofem Wrolą, pan Czerwiec. Proszę. Proszę Państwa, tutaj mamy wniosek jest na, mamy sesję na wniosek, sesja nadzwyczajna. I tutaj zwrócił się do mnie pan starosta w imieniu zarządu. Działa jest na podstawie artykułu 15 ust. 7 ustawy dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. W imieniu zarządu powiatu Czerwickiego wnoszę o powołanie sesji Rady Powiatu Czerwickiego w następujących porządku obrad. Otwarcie sesji, zgłaszanie uwag do porządku obrad, rozpatrzenie projektu uchwały z wyrażenia zgody w sprawie przeniesienia w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiących własność powiatu czerwickiego, zamknięcie sesji i tutaj uzasadnienie. Stosownie do pisma ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotyczącego przejęcia do prowadzenia zespołu szkół rolniczych Centrum Kształcenia Ostatecznego Czarnowca oraz zgodnie z ustaleniami w niniejszej sprawie proponuje się przekazać dodatkowo drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości składające się z 8 działek położonych w Kudorzu z przeznaczeniem na cele statutowe szkoły. Na nieodpłatne przekazanie mienia niezbędne jest wyrażenie zgody Rady Powiatu w formie stosownej uchwały. Mając powyższe na uwadze, zasadne jest gminne podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie celem zawarcia porozumienia o przekazaniu szkoły ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Załączenie przedkładam projekt stosownej uchwały. Przechodzimy, proszę Państwa, do porządku drugiego. Zgłaszanie uwag do porządku obrad. Czy radni mają uwagi do przekazanego materiału sesyjnego porządku obrad? Dziękuję. Na moje ręce wpłynął dzisiejszy wniosek zarządu powiatu w sprawie zmiany porządku obrad dzisiejszej sesji wraz z uzasadnieniem. Ja czytam Państwu ten wniosek. Zarządu Powiatu Rybczyńskiego wnoszą o rozszerzenie porządku obrad 21 sesji Rady Powiatu Rybczyńskiego w dniu 23 czerwca 2016 roku poprzez dodanie punktu brzmienia. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/192/16 z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do prowadzenia szkół wchodzących w skład zespołu szkół rolniczych Centrum Kształcenia Ekonomicznego Żabowskiego. Przeczytam Państwu uzasadnienie. W dniu 20 kwietnia 2016 roku podjęta została uchwała nr 19/192/16 dotycząca przekazania do prowadzenia ministrowi rozwoju rolnictwa i rozwoju wsi zespołu szkół rolniczych Centrum Kształcenia Ostatecznego Żarnowca. Treść przedmiotowej uchwały wskazała typy szkół planowanych do przekazania resortowi rolnictwa w określonych zawodów, w jakim realizowane jest kształcenie. W związku z uruchomieniem w roku szkolnym 2016-2017 nowego kierunku kształcenia o nazwie technik weterynarii oraz kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotechnologii utworzonego w bazie kierunku technik modernizacji rolnictwa zachodzi konieczność wykonania zmiany przedmiotowej uchwały polegającej na dopisaniu do jej treści wymienionych kierunków kształcenia. Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ostatecznego Żarnowcu o wprowadzeniu przedmiotowych kierunków kształcenia do statutu szkoły została podjęta w dniu 30 maja tego roku. Z powyższego chciałbym zaproponować, abyśmy rozszerzyli porządek obrad o wnioskowany o ten wniosek zarządu. Chciałbym w takim razie przegłosować to rozszerzenie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za rozszerzeniem dzisiejszej sesji o przedstawienie wcześniej. Kto z Pań i Panów Radnych jest za? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie wszystkich jest od dwóch. Proszę bardzo. 22 głosach za.
stanowiących własność powiatu zarydzińskiego. Również wpłynęła autopoprawka zarządu powiatu do tego projektu w tym punkcie obrad. I chciałbym tą autopoprawkę Państwu odczytać. Proszę Państwa, to jest taki pisarski błąd, dlatego ja przeczytam sobie jeszcze raz przeczytać ostateczne brzmienie uchwały, którą mamy tutaj dzisiaj procedować. Zarząd powiatu zarydzińskiego wnosi o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały nr 21/217/16 Rady Powiatu Zarydzińskiego z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie do darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiących własność powiatu zarydzińskiego polegającej na nadaniu paragrafowi nr 1 następującego brzmienia. Wyrazić zgodę na przekazanie kwoty darowizny w dniu 1 stycznia 2017 roku na rzecz Skarbu Państwa następujących nieruchomości niezabudowanych o ogólnej powierzchni 201 216 m2 stanowiących własność powiatu zarydzińskiego, będących powiatowym zasobie nieruchomości położonych w Budorzu i na Żarnowie w powiatu zarydzińskim, tak jak w Sądzie Rejonowym Zagierzu Wydział Ksiądz Wieczysty prowadzony jest Wydział Wieczysta numer KW numer CZ1Z/00005442/0 A dział nr 450 powierzchni 28 700 m2, dział nr 451 powierzchni 959 m2, dział nr 452 powierzchni 2142 m2, dział nr 453 powierzchni 166 118 m2, dział nr 465 o powierzchni 1662 m2, działka nr 481 o powierzchni 216 m2, działka nr 482 o powierzchni 509 m2, działka nr 483 o powierzchni 1581 m2. Autopoprawka wynika z konieczności sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, jaka wystąpiła w treści projektu uchwały. W paragrafie pierwszym błędnie wpisano będących w trwałym zarządzie zespołu szkół i przestępstwem kształceniu szkolnym w Czarnowcu zamiast będących powiatem w zasobie nieruchomości. Skorygowanie błędnego zapisu nie prowadzi do merytorycznej zmiany treści przedstawionego wcześniej Państwu dokumentów. Otwieram dyskusję w tym punkcie obrad. Kto z Pani Radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, bardzo proszę. Ochoczo przerywał mi moją wypowiedź na temat przekazania
właśnie tych gruntów krzyżowych, powiedział, że to już sprawa zamknięta, że tej sprawy już nie ma. Oczywiście ta sprawa w części to dopiero kończy się dzisiaj, panie przewodniczący. Także nie warto było wychodzić przez szereg. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja pozwolę sobie na się też udzielić głosu. Panie radny, no, to jest pana jakieś działanie. Ja uważam, że my przekazujemy, jak pan wie, znacznie wyższą wartość niż otrzymaliśmy. Powinien pan wiedzieć, że ta szkoła została przez powiat rozbudowana o hale maszyn, o hale praktyczne i przekazujemy znacznie większy majątek niż otrzymaliśmy, więc jest to nieprawda, co pan mówi. A ponadto pana działania uszczuplają wartość i możliwości naszego powiatu. Uważam, że do działalności szkoły, takie jest moje zdanie, nie chcę zmieniać, wystarczy do 10 lat. Ale skoro są inne zdania i państwa interwencja spowodowała trudności w przekazaniu szkoły, no, my możemy to do siebie przekazać. Natomiast to uszczupla powiat, a pan jest radny tego powiatu, a nie radny ministra. Wobec powyższego uważam, że pana uwagi są niezasadne. I dlatego bardzo bym prosił, aby pan również zastanowił się nad tym, że to pan uszczupla majątek naszego powiatu. Panie radny, głos. Przekazywania, a pan
prowadzeniu szkoły. Mieszam tam dwa tematy, stąd pana niezrozumienie wartości szkoły. Pan pomieszał prowadzenie szkoły w przekazywaniu szkoły, a my nie dyskutujemy dzisiaj, nie jest to tematem dzisiejszej sesji, prowadzenie szkoły. Będzie Komisja Zdrowia, będzie mówił o panie. Będzie Komisja Oświaty, nie wiem, pan wie prawdy, pan już odpowiedział. Pan jeszcze słowa. Nie, pan przedstawił, nie wyłączamy. Witamy Państwa, szanowni, jego temperamentu, pana grupy przedstawiciela.
2016 roku pisem numer OFP4008 zwróciłem się do jako starosta, do ministra rolnictwa z propozycją przejęcia do spółki. Z pewnością mowy budując to swoimi zasadnieniami, jako możliwość rozwiązania tego typu kierunku kształcenia. W trakcie rozmów z ministerstwem rolnictwa zwróciło uwagę na konieczność tak zwanej czystości kształcenia rolniczych. 22 stycznia działając jako starosta zwróciłem się kolejnym pismem do pana ministra w sprawie przejścia zespołu szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego Żarnowców z uwzględnieniem zmiany organizacji szkół zgodnie z wymogami ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 8 lutego kolejnym pismem wystosowałem do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach dotyczące projektu rozbudowa o halę na maszyny rolnicze, salon praktycznej nauki zawodu, zapleczem socjalnym oraz budową bezodsłuchowego zbiornika informujący, iż powiat będący organem prowadzącym na zespół szkół rozważa możliwość przekazania wyżej wymienionej placówki do prowadzenia przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Minister rozwoju rolnictwa pisze z dnia 18 lutego zwrócił się z odpowiedzią na wniosek starosty o możliwość zawarcia porozumienia w sprawie przejęcia szkoły Żarnowców, określając warunki jego przejęcia. Odpowiedzi na pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały podjęte działania tzw. wyprowadzające zespołu szkół, kierunki kształcenia zawodowej techniki ekonomicznej i liczę obowiązków kształcące dla dorosłych podejmują zarządem i radą powiatu stosowne uchwały dotyczące sprawy na sesji 28 kwietnia. Piśmem kolejnym zwróciłem się do ministra rolnictwa o przejęcie szkół do prowadzenia przez ministra rozwoju wsi i rolnictwa i rozwoju wsi. Dodać należy, że 30 grudnia 2015 roku uchwale budżetowe 6 gruntów jako użytek rolny zostało ujęte na sprzedaż w dochodach powiatu. Przedmiotową sprzedaż jako działania towarzy klientów powiatu była taka była Tadeusz Rafa Kupa, polityczny dzięki Paweł Szoku. Nadzór prawny Urzędu Śląskiego nie znalazł uzasadnienia za wniosku i nie uchylił tej uchwały w sprawie szczycie. Dalsze działania Rady Sprawy Ministerstwa Rolnictwa spowodowały, że minister rolnictwa pisemnie 18 kwietnia poprosił o wyjaśnienie w sprawie 26 hektarów tych rolnych, warunkując konieczność rozmów w sprawie stosownych wyjaśnień. Prowadząc rozmowy z poczekiwaniem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzgodniliśmy, że zwiększymy o 19,9 hektara powierzchnię nieujętą w budżecie do przekazania do majątku szkoły, kończąc uzgodnienia w tej sprawie. Stosowne pismo w tej sprawie skierowałem do ministra 9 czerwca 2016 roku, wyznaczając wzorem zarządu tej sprawy. W wyniku odpowiedzi na pismo, po tak zawartym uzgodnieniach, odbyło się wizytacyjne spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Starostw 16 i 17 czerwca bieżącego roku, gdzie przedmiotem były sprawy szkolne o charakterze organizacyjnym, finansowym, majątkowym, a także wizytacja na terenie szkoły. Wizytacja, jak i rozmowy uzgodniły całość spraw związanych z przejęciem tegoż majątku i finalizują zakończenie spraw, ponieważ zadanie jako prowadzenie musi być wprowadzone do ustawy budżetowej zadania rządowego do 30 czerwca, bowiem jest to zadanie z administracji rządowej i minister do ustawy budżetowej na rok przyszły musi zadanie zgłosić do 30 czerwca. Na dzień dzisiejszy z posiadanych informacji będą tylko przejęte jeszcze do 1 stycznia. Jedna powiecie w Krzeszkim i druga powiecie zawiecie. To jest wszystko. Przejęciu szkół przez ministra rolnictwa. Tej informacji konieczność zaistniałej dzisiaj sesji stała się koniecznością. Stąd też wyjaśniam, na jaki punkt i na jakie ustalenie została ona zwołana. W
właśnie między innymi po to, że zaraz po podjęciu tej uchwały nie są napisywane, a w poniedziałek przyjął prowadzić do ministra rolnictwa. Ważnym elementem, który pojawił się w wczorajszy, ponieważ na to skrócił resort uwagi. Sprawa kierunku. On w trakcie trwania rozmów nie był ujęty kierunek techniki weterynarnej, o który zwróciła się szkoła, a w momencie, kiedy pierwsze uchwały w tym zakresie były kierowane, kierunek ten nie był ujęty w systemie naboru tej szkoły. Stąd też zwrócono uwagę, żebyśmy dostosowali tą uchwałę o kierunkach, również zwiększając o te kierunki. Jeśli chodzi o organizację rolnictwa, on zmieniono tam nazwę, to jest w związku z tym też również aktualizacja nazwy następuje z nowym brzmieniem tego kierunku kształcenia, żeby po prostu nie okazało się, że któryś kierunek wprowadzony w szkole, czy możliwość jego prowadzenia na przyszłość, nie zamykał drogi właśnie takiego kształcenia, ale jednocześnie nie zamykał możliwości finansowania tego kierunku zgodnie z tym porozumieniem. Wracając jednak do przedmiotowej kary. W poniedziałek byłem w Urzędzie Marszałkowskim ze stosownymi pismami. Zwracając uwagę, że proszę o zmianę beneficjenta w zakresie realizacji projektu rozbudowa talii maszyn i zbiornika bezodpływowego, na co uzyskałem informację, że taką zgodę otrzymałem wczorajszy. Niemniej jednak konsultowałem się na bieżąco z ministerstwem. I w dniu wczorajszym, przed godziną 15, otrzymałem informację, że jest przeszkoda, która dotyczy zwrotu środków, które dokonał powiat w ramach realizacji tego projektu, w ramach 120 tysięcy plus odsetek na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w wyniku dwóch orzeczeń sądu, na co został złożony, na co została złożona skarga. Ta skarga jest w trakcie jej trwania. Minister jasno określił, że ta sprawa musi być jasno uregulowana. Urząd Marszałkowski postawił warunek. Wycofanie się ze skargi i zgoda na zmianę beneficjenta. I innej możliwości nie ma. Albo opieramy się te 122 tysiące plus odsetek. I szkoła nie wchodzi w ogóle do przekazania w tym roku. Albo odstępujemy od tej skargi i zamykamy temat, jest zmiana beneficjenta wprowadzenia tego projektu, bo jest projekt tylko 18 roku, więc jest to zadłużenie żywo, żeby w tym momencie tego nie dokonać, więc nie ukrywam, że czekam na to, co osiąga dzisiejszą tej sprawy i będziemy rozmawiać, bo to jest kolejny warunek, o którym podkreślam, jest niezbędny dla zamknięcia sprawy, żeby ona była formalnie zakończona, bowiem minister chce przyszłości w sprawie beneficjenta, żeby sprawa była zamknięta, nie było żadnych zobowiązań w przedmiocie realizacji tego zadania i trwania tego zadania. W związku z tym nie ukrywam, że otrzymałem tę informację wczoraj przed godziną 15 i podjąłem na tym też działania i dzisiaj tą sprawę przyjąłem. Tak. Zapytać jeszcze pana starostę. Panie starosto, z tego co pan tutaj przedstawił przed chwilą, to niestety Urząd Marszałkowski pana szantażuje w tej kwestii. Bo w mojej ocenie trzeba by się z ministrem dogadać tak, że jeżeli wystąpią jakieś należności w stosunku do powiatu, tak, to powiat je pokryje, nie ministerstwo, tylko powiat. A tak to oczywiście Urząd Marszałkowski z tymi sprawami czystą. Oni muszą się zgodzić na przekazanie projektu, bo to jest ich obowiązek, jeżeli inne warunki są spełnione. I ja uważam, że na tym powinniśmy jeszcze popatrzeć, bo to jest 120 tysięcy. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, chciałbym zapytać, bo nie padła kwestia wartości substancji majątkowej, czyli z gruntem, jaka zostaje przekazana ministerstwu. I jaka to jest kwota? To jest ponad 13 milionów. Ja jeszcze apeluję mimo wszystko do zarządu, żeby zastanowić się, dogadać z ministrem, że jeżeli ta sprawa zostanie przegrana, to wtedy 120 tysięcy można zwrócić. Ale na tym etapie nie wycofywać skargi. Dla mnie to jest absurdalne. Dziękuję. Nie ukrywam, że nie chodzi o zwrot przeszkód, które zostały wycofane przeszkody. To już jest sprawa zamknięta. Tylko chodzi o to,
środków. Część spraw w związku z tym również powiedziałem, bo nie zawiodę.